I dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj mamy bardzo dużo osób na Facebooku, dlatego chciałbym wytłumaczyć te wszystkie osoby, które nas oglądają na Facebooku, co to w ogóle się dzieje. Jest godzina 21:15 i zawsze o tej godzinie w niedzielę jest grupa osób, która wtedy medytuje wybrany fragment Pisma Świętego. To jest fragment Pisma Świętego zawsze z dnia, z tej Ewangelii, którą mamy. Dlatego jeśli ktoś z was chciałby się dołączyć teraz do medytowania wspólnego Pisma Świętego, to zapraszamy. Co trzeba zrobić? Posłuchać teraz przez chwilę tego, co tutaj się będzie działo, wprowadzenia. O 21:30 rozpoczynamy medytację i ona będzie trwała aż do godziny 22:05. W tym czasie jest cicha muzyka, jest ktoś, kto prowadzi tą modlitwę. Warto mieć wtedy wszystko wyłączone, mieć taką mentalność spotkania z Panem Jezusem, że ja przychodzę teraz na spotkanie z Jezusem i nic więcej nie muszę robić. Po prostu siedzę i modlę się. Medytacje online. Lepsze warunki do tej medytacji są, jeśli ktoś ogląda filmik przez YouTube'a, dlatego że tam nie ma tych migających wszystkich rzeczy latających, jak to jest na fejsie. Dlatego jeśli ktoś by chciał przeskoczyć, to można na stronę medytuj.jezuici.pl można wejść i tam nas oglądać na YouTubie, jest spokojniej. Na tej stronie też jest trochę medytacji poprzednich, można sobie ją włączyć, odpalić, zobaczyć, jak było wcześniej. No i tak medytujemy. O 21:30 jest start. Przed tym mamy takie kilka słów przygotowania do medytacji, co w ogóle, jak robić. I teraz w ramach tego przygotowania dzisiejsza Ewangelia, którą będziemy medytować, to jest Ewangelia Świętego Łukasza, wersety od 1 do 13. Ewangelia Świętego Łukasza 1:13. Jak ktoś ma Pismo Święte, to można sobie otworzyć. W międzyczasie można znaleźć sobie takie miejsce, w którym będzie wygodnie każdemu z was medytować, tak żeby to było takie dobre spotkanie z Panem Jezusem. A w ramach przygotowania chciałem wam powiedzieć dzisiaj o kilku takich rzeczach, które są ważne dla samego przygotowania, czyli co to jest właściwie to przygotowanie. I co powinno wynikać z medytacji, bo to nie jest tak, że medytacja jest sama dla siebie. Otóż przygotowanie, skąd się w ogóle bierze przygotowanie w modlitwie? My i pewnie większość osób robi tak, że jak przychodzi na medytację prowadzoną, medytację online, no to sobie siadam i dopiero zaczynam wtedy myśleć o medytacji. Natomiast idea człowieka, który wymyślił ten sposób medytowania, modlenia się, czyli Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów świętego, była inna. Nie żebym ja chwilę przed medytacją zaczął robić przygotowanie, tylko idea była taka, że ja dzień wcześniej czytam fragment Pisma Świętego, który będę medytował i myślę o tym fragmencie Pisma Świętego. Dzień wcześniej. On zawsze mówi, żeby przed snem to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że jak zasypiam z taką świadomością tego, co będę rozważał jutro, czy będę się modlił, to mi zapada gdzieś w serce głęboko. I tak zostaje w środku gdzieś. I to jest bardzo ważne, żeby do modlitwy nie podskoczyć tak, no tutaj sobie pomyślę, pomodlę się trochę, dlatego że wtedy to jest takie dosyć powierzchowne. Dlatego jak ktoś z was by chciał trochę tak zaangażować się w tą modlitwę, to co warto zrobić, to dzień wcześniej albo tego samego dnia, na przykład rano, zwrócić uwagę, jaka jest Ewangelia, dlatego że ta Ewangelia, która jest w kościele, no to jest ta medytowana przez nas i my te Ewangelie będziemy tak pogłębiać. Dobrze, żeby sobie rano przypomnieć, jaki to jest fragment Pisma Świętego, co ja będę słuchał wieczorem na medytacji. To jest pierwsza rzecz ważna z przygotowania, żebym ja miał wcześniej kontakt z tym słowem. Ja po sobie wiem, że jeśli medytuję Pismo Święte, ten fragment, który mam przygotowany, to są o niebo lepsze medytacje. Więc jak ktoś chce, to proszę bardzo, można z tego skorzystać. Natomiast drugą rzeczą, taką istotną bardzo w całym procesie przygotowywania się do medytacji, to jest to, że ja nie idę medytować. Czyli moja mentalność nie może być taka, że ja idę na medytację, idę zrobić medytację. Dlaczego taka nie może być? Bo tak naprawdę nie idę na medytację. Ja nie idę na medytację, tylko ja idę na spotkanie z Bogiem. Medytacja to jest jakaś przestrzeń, w której odbywa się moje spotkanie z Bogiem, ale nie jest istotne to, że ja medytuję, tak czy inaczej, na YouTubie czy samemu. Ważne jest, że to jest moje spotkanie z Jezusem Chrystusem. Moje spotkanie z Jezusem Chrystusem. I tak się do tego trzeba przygotować. Na rekolekcjach ignacjańskich jest taka zasada, że jak ktoś sobie wyznaczył czas, kiedy ma modlitwę, to jak przyszedł 5 minut po tym czasie, to Jezus 5 minut na ciebie czekał.
jest taka zasada, żeby myśleć w ten sposób, żeby się tak wchodzić w to, że to jest moje spotkanie z Bogiem. Ja się spóźniłem, więc ktoś czekał, bo na spotkaniu tak jest, że jak ja się spóźnię, to ktoś czeka. I bardzo zachęcam do tego, żeby podchodzić do tego, jak do mojego osobistego spotkania, jak spotkania z przyjacielem, tak? Ktoś, kto bardzo się mną interesuje, teraz sobie wyznaczył czas, czyli Jezus, na to, żeby się ze mną spotkać, no i jest to spotkanie. Czyli medytacja jest przygotowana, żeby to było głębokie i to nie jest robienie medytacji, tylko to jest moje spotkanie z Jezusem Chrystusem. To jest przed medytacją. Natomiast z drugiej strony medytacji, czyli na koniec, jest coś takiego, co wynika z medytacji. Jest taką pokusą, dużą pokusą, że ja robię medytację i tyle. I się dobrze poczułem i nic z tego nie wynika i właściwie nic w moim życiu to nie zmienia, ale to znaczy, że wtedy coś nie gra, bo medytacja, moje spotkanie z Bogiem musi mnie popchnąć do jakiegoś działania. Musi. Czasami moim działaniem jest coś takiego, że ja muszę coś wypłakać, muszę coś przeżyć, muszę sobie pozwolić na poczucie siebie, na przeżycie jakiejś traumy, tak. Oczywiście, to też jest jakieś działanie. Ale często jest tak, że ja się na przykład modlę o to, żeby przebaczyć komuś, więc ja muszę potem po tym doświadczeniu modlitwy, o tym przedstawianiu tego Panu Bogu, potem wziąć i trochę się spiąć, żeby to przebaczenie komuś dać. Czyli z mojej modlitwy zawsze powinno wynikać jakieś działanie. Albo przynajmniej ja powinienem się starać, żeby ono wynikało. Więc te dwie rzeczy, myślę, najbardziej istotne są w takim procesie przygotowywania i tego, co po medytacji. Dlatego też robimy refleksję po medytacji, dlatego że ja spisuję sobie na przykład, do czego mnie to słowo zachęcało. Na przykład miałem takie doświadczenie, że powinienem w końcu zacząć rozeznawać moje powołanie tak na poważnie, na modlitwie. I to jest coś bardzo mocnego. Jak ja to zapisuję i jak później konfrontuję się jeszcze raz z tym, kiedy mam długopis w ręku i kartkę i piszę, to głęboko we mnie zapada. I to musi potem przejść coś takiego, no to się zastanawiam, czy mam mieć żonę, czy nie mam mieć żony, czy mam mieć męża, czy mam nie mieć męża. Czyli przygotowanie, medytacja i coś z tego wynika. Okej. Tyle mądrości, jeśli chodzi o wpływanie. Za każdym razem jest jakieś takie wprowadzenie, które ma mi coś tam powiedzieć, trochę o metodzie. A teraz przechodzimy już do fragmentu Pisma Świętego, który będziemy medytować. Link do filmiku, do tekstu Ewangelii jest pod filmikiem YouTube'owym. A fragment Pisma Świętego, który będziemy medytować, brzmi następująco. Zobacz, jak teraz Jezus zwraca się w twoją stronę, jak patrzy na ciebie i mówi: synu, córko, wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który mieszka niedaleko ciebie. I wyobraź sobie, że jest środek nocy, a ty masz jakąś dużą potrzebę, potrzebujesz czegoś. Nikt inny nie może ci pomóc. I córko, synu mój, wyobraź sobie, że idziesz do tego przyjaciela, że stajesz przed klatką, przed bramą, dzwonisz do drzwi. Jest środek nocy, czekasz chwilę, dzwonisz dalej. Dzwonisz po raz kolejny.
i twój przyjaciel wychodzi. Jest środek nocy, jest zdziwiony, ale jak ciebie widzi, to myśli, że to jest poważna rzecz. Jak cię zaprasza do środka, wyobraź sobie, córko, synu, że wchodzisz do jego domu, że mówisz mu o tym, czego potrzebujesz. I wyobraź sobie, córko, synu, że on ci daje to od razu, że może jest trochę wyrwany ze snu, zdziwiony, ale on chce ci pomóc, chce ci dodać. Wyobraź sobie, córko, synu, teraz tę sytuację, jak twój przyjaciel daje ci to, o co go poprosiłeś. Zobacz teraz, jak Jezus po skończonej opowieści patrzy prosto na ciebie. Jak staje tak, żeby być przodem do ciebie. Jak siada naprzeciwko. Możesz popatrzeć, jak Jezus jest wysoki. Jak jest potężnym, dobrze zbudowanym mężczyzną. Jak Jezus, ten potężny, z długimi włosami, który rozwiewa wiatr, patrzy ci głęboko w oczy i mówi: skoro twój przyjaciel dałby ci tego, czego ci potrzeba, to Bóg, który jest lepszy niż twój przyjaciel, tym bardziej ci da to, o co teraz prosisz. Skoro nieidealny przyjaciel dałby ci to, czego ci potrzeba, to tym bardziej Bóg, który jest idealny, który bardziej cię kocha, pomoże ci się modlić.
Zobacz, jak Jezus, patrząc się prosto w ciebie, mówi: córko, synu, ja chcę, żeby mój duch w tobie mieszkał. Ja chcę tego, żebyś ty się modlił, żebyś ty umiał się modlić. I ja dam ci tego ducha. Skoro ty mnie o to prosisz, to ja nie mam wyjścia. Ja chcę ci dać tego ducha. Synu, córko, ty nic nie musisz robić. Ty nic nie musisz robić, żeby ten duch do ciebie przyszedł. Ja ci obiecuję, ja ci obiecuję, że ci poślę tego ducha. Ode mnie to zależy, nie od ciebie. Po prostu go przyjmij. Ja bardziej niż ty chcę, żeby mój duch w tobie zamieszkał. Bardzo chcę dać ci Ducha Świętego, abyś żył zgodnie z Duchem. Pomyśl przez chwilę o tym, że Duch Jezusa Chrystusa jest w tobie, że On po prostu jest, że ty nie musisz nic robić, On po prostu jest. Duch Boga, Duch modlitwy jest we mnie, jest w moim wnętrzu. Thank you.
dziękując Jezusowi, możesz zobaczyć, jak On mówi: bardzo chcę, żebyś dużo pragnął. Bardzo chcę, żebyś dużo pragnęła, córko. Ja Ci to wszystko chcę dać. Ja chcę dać Ci dużo. Potrzebuję tego, żebyś dużo pragnął, żebyś dużo pragnęła. Ja Ci wtedy będę dużo dawał mojego Ducha Świętego. Możesz przez chwilę pomyśleć o tym, czy masz tak, że pozwalasz sobie dużo pragnąć. Czy może jest odwrotnie, że raczej nie pozwalasz sobie na pragnienia, na proszenie Boga. I usłysz jeszcze raz te słowa Jezusa, które zachęca Cię do tego, żebyś pragnął. Córko, dużo pragnij, synu mój. Chcę, żebyś był wielki. Chcę, żebyś był mocny i silny. Dużo pragnij, a ja będę Ci to dawał. Możesz teraz przez chwilę pomyśleć o tym, do jakiej sytuacji, do jakiego problemu, z którym sobie nie radzisz, do jakiej relacji z inną osobą potrzebujesz teraz dużo Ducha Świętego. Pomyśl o tym i proś Jezusa o to, żeby do tej konkretnej, bardzo konkretnej, jednej sytuacji dał Ci dużo Ducha Świętego. Do tej sprawy, której nie rozumiesz, może do tej sytuacji, w której nie potrafisz sobie poradzić, do swoich nieumiejętności, do czegoś, co Cię przerasta. Proś konkretnie, żeby tu, w tym miejscu, Jezus dał Ci Ducha Świętego, którego chce Ci dać.
Na koniec tej modlitwy możesz porozmawiać chwilę z Jezusem o tym, że On będzie Ci dawał Ducha Świętego w tej sytuacji. Będzie Ci dawał Ducha Świętego w tej relacji. Że On to obiecał i On Ci da. Podziękuj Mu za to. Że mimo, że Ty chcesz inaczej, że tego Ducha Świętego On być może da Ci inaczej niż Ty chcesz, ale da Ci na pewno, bo On to obiecał i ten Duch Święty będzie. Jezu, Panie Jezu, dziękuję Ci, że dałeś mi swojego Ducha. Dziękuję Ci, że On jest we mnie. Dziękuję Ci, że to Ty Go do mnie posłałeś. I Ty obiecałeś, że On we mnie będzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Thank you.
bardzo dziękuję wszystkim, którzy modlili się dzisiaj na medytacji, zwłaszcza tym osobom, które były pierwszy raz. Mamy nadzieję, że będziecie częściej. Dzisiejsza medytacja była jedną z takich, w których było dużo obrazu, zasadniczo one takie są, natomiast zdarzają się też takie, które nie mają w sobie aż tyle wyobrażeń, dlatego jeśli komuś nie bardzo odpowiada takie mocne wyobrażanie się sobie niektórych rzeczy, proszę się nie przejmować. To jest naturalne, że jednym bardziej to odpowiada, innym mniej. Bardzo chciałem podziękować tym wszystkim osobom, które przysyłają swoje świadectwa, ich jest naprawdę dużo. Dzięki serdeczne. Jak ktoś ma takie doświadczenie tego, że moja medytacja coś we mnie zmieniła, to znaczy, że to była bardzo dobra medytacja. Co zrobić, jak chcesz medytować pismo?